Będzie nowa droga i nowy szlak. W Rudzińcu na odcinku Bojszów-Kleszczów już na początku przyszłego roku ruszy budowa tzw. szlaku europejskiego. Ma on odciążyć autostradę w przypadku jakiegoś zdarzenia. Na razie jednak szlak trafia mieszkańców Kleszczowa, bowiem budowa oznacza jedno – wielkie problemy. Ta inwestycja już budzi ogromne emocje wśród mieszkańców Małego Kleszczowa w powiecie gliwickim. Szlak europejski, bo o nim mowa nie schodzi z ust od kilku dni. No a przynajmniej od ostatniego spotkania w szkole podstawowej z szefami gminy i powiatu. Wówczas włodarze poinformowali o planowanej inwestycji. Szlak europejski będzie bowiem, podobnie jak mosty w pobliskich Pławniewicach i Leboszowicach, realizowany ze środków Unii Europejskiej, które niespodziewanie otrzymał powiat gliwicki. Tak zwany szlak europejski, myśmy to tak nazwali, ten projekt to jest przebudowa prawie 15 km dróg w gminie Rudzieniec. Dzisiaj właśnie jesteśmy na jednym z takich spotkań, gdzie będziemy informowali mieszkańców o ewentualnych objazdach, bo no niestety jak się inwestuje, to też występują problemy. I o tych problemach kleszczanie mogli usłyszeć. Informacje nie były jednak optymistyczne. Z jakimi problemami mieszkańcy będą się borykać w takim razie przy realizacji szlaku europejskiego? Największym problemem będzie sprawa dojazdu. Nie da się robić połówkami, szczególnie przy tej małej szerokości, które by jakby eliminowały to wyłączenie z ruchu całego odcinka. Żeby zmieścić się w czasie, czyli do czerwca przyszłego roku, musimy zamknąć całkowicie pewne odcinki, tłumaczył dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach Jan Osman. Mieliśmy takie inwestycje, że przez 2 tygodnie ludzie stawiali samochody u sąsiadów. No można, przecież tego można przeżyć. Mieszkańcy bali się nie tylko o dojazdy do posesji, ale i do pracy, bo niestety remont wiąże się z nadkładaniem kilometrów. Mieszkańcy wyliczyli już nawet, ile będą jechać do Gliwic. Tu jest, proszę panią, do Taciszowa 3, a tam będzie 4, 7 kilometrów, bo to jest tylko znacznie gorsza droga, bo tam jest droga taka stara trylinka obok świniarni i niestety tam trzeba będzie jechać te 20 na godzinę, bo szanując swojego samochodu, no niestety. Przedsiębiorcy zaś martwili się o to, że przez wyłączenie z ruchu głównej drogi w Kleszczowie stracą klientów. Wystarczy się dogadać z wykonawcą, a na pewno nie będzie problemu, zapewniali włodarze. Budowa szlaku europejskiego ma się rozpocząć w styczniu 2015 roku. Zakończyć musi się bezwzględnie do czerwca, bowiem do tego czasu powiat gliwicki musi się rozliczyć z 40-milionowej dotacji, którą otrzymał z Unii Europejskiej na realizację trzech inwestycji, w tym właśnie na remont dróg w gminie Rudziniec.